Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się powiesić swój hamak tak wysoko, że nie mogłeś do niego wleźć, zasubskrybuj nasz kanał. Mam w rękach hamaczek Sea-to Summit. Jest to model ultralight, przeznaczony dla tych, co chrapią i wiercą się w nocy, czyli dla singli. Ale jest on też dostępny w wersji double, jako cały taki system do spania, zawierający też zadaszenie w formie takiego tarpa i moskitierę, którą można się ochronić przed komarami. Minusem jest brak, przynajmniej w moim zestawie, jakichkolwiek akcesoriów do instalacji hamaka na drzewach. Nie ma żadnych taśm, trzeba je dokupić osobno albo wyposażyć się we własne sznurki. Natomiast wydaje się, że mocowanie go na takiej taśmie jak do ekspresa z klamerką, chyba aluminiową, jest bardzo solidne i będzie godne zaufania. Czas na Ciebie, przyjacielu. Oto za chwilę Ultralight Hammock Sea-to Summit ujrzy światło dzienne. Mam nadzieję. Nie ujrzy. Nie chcę tego tak na siłę szarpać. Bardzo mnie ciekawi, jak mam się dobrać do tego hamaka. Wszystko tutaj poluzowałem. To są takie ściągacze do kompresji całego pakunku. On wtedy naprawdę jest kompaktowy. Pewnie zmieści się nawet do kieszeni. Zaraz to sprawdzimy. Aha, okej. Okay. Spód tego opakowania mieści, widzę, taki zestaw naprawczy. Prawdopodobnie to jest zestaw naprawczy, tak jest. Gwarancja, instrukcje, jak go naprawić w warunkach polowych. Ściągnijmy te papiery, tu są cenne informacje, ale niekoniecznie teraz potrzebne. No bo co, wiemy, że jest ultra lekki. Tutaj jest napisane, że waży nawet 155 gramów. A, tu jest ciekawa informacja. Taki mały, cieniutki hamaczek wytrzyma według producenta aż do 135 kg. To powinno wystarczyć. Dobra, rozpakujmy to. Pozbądźmy się tych papierów. On po wyjęciu tej tekturki informacyjnej jest jeszcze mniejszy niż był na początku. Niesamowite są te jego rozmiary. Kompaktowość. No dobra, obiecywałem, że sprawdzę, czy się mieści do kieszeni. Mieści się do kieszeni, jak znalazł, na bujankę po mieście. Standardowe pakowanie. No i mamy. O, jaka to jest taka siateczka cieniutka. On jest naprawdę, naprawdę cienki. Pokrowiec najlepiej zostawić na hamaku, choć wydaje się, że można go zdjąć, ale nie ma takiej potrzeby, bo wtedy tylko można go zgubić, a on w niczym nie przeszkadza tutaj. No co, po wydobyciu go z opakowania widzę, że on jest bardzo cieniutki. Ja się zastanawiam, czy czasem nie mam tej moskitiery, ale nie. To jest hamak. No i co, spróbujemy go rozwiesić. Popatrzcie, jak można zawiązać taki hamak. Na jego końcu jest solidna klamra, która jest doczepiona do hamaka za pomocą bardzo mocnej taśmy. Przez tą klamrę przełożyłem zawiązaną na końcu sznurka pętlę, którą zabezpieczyłem takim kołeczkiem. Jest bardzo proste, nie musiałem wiązać zbyt wiele węzłów. Popatrzcie, przekładam pętlę, wkładam w nią kołeczek, wszystko elegancko zabezpieczone, można śmiało wchodzić do hamaka. Podobny system zastosowałem przy drzewie, no i oczywiście z drugiej strony. Hamak jest bardzo wygodny. Mimo że jest zbudowany z tak cienkiego materiału, właściwie się nie naciąga, leży mi się w nim bardzo wygodnie, a jednocześnie czuję każdy podmuch wiatru. Odpoczywa się w nim naprawdę super. Składanie hamaczka jest bardzo proste. Wystarczy wytrzepać go, wyczyścić i po prostu upchnąć do tego woreczka, z którego go wyjęliśmy na początku. Nie trzeba się jakoś specjalnie starać. On i tak zmieści się tam do środka cały, bez żadnego problemu. Jeżeli trzeba, można hamak skompresować do minimalnych rozmiarów. No to jest coś niesamowitego. Popatrzcie, jaka kulka. Super sprawa.